Hej, cześć, siemano, witajcie, z tej strony po raz kolejny Steve, a to jest kolejny odcineczek z Minecrafta, z Craft Prady. Moi drodzy, dawno Craft Prady na odcinku nie było, wiem o tym. Oczywiście chciałbym was na samym początku za to przeprosić, ponieważ te odcinki z Craft Prady pojawiały się bardzo rzadko, były chyba tylko 3 odcinki. Skończyliśmy na tym, że mieliśmy działkę, tam troszkę, nawet nie wiem, czy wam tą działkę pokazywałem. Jeśli oczywiście nie oglądaliście poprzednich odcinków z Craft Prady, to obejrzyjcie, będziecie mieli linki wszystkie do odcinków, wszystkich, które były z tego serwera w opisie. Ale słuchajcie, co się dzieje? Dzieje się coś nowego. Oczywiście na samym początku zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrypcję i dzwoneczek. No więc Gospekt, czyli admin serwera, cała tutaj administracja serwera właściwie, powiedziała mi, że ich tradycją jakby na koniec sezonu jest coś takiego jak wysadzanie wszystkiego, co tutaj było do tej pory, czyli za chwilę wszystko zostanie tutaj wysadzone na naszym serwerze, każdy dostanie admina, każdy dostanie game moda i każdy będzie mógł sobie używać chyba TNT. Sam nie wiem do końca, jak to wyglądać będzie, także za chwilę przejdę na Discorda do chłopaków, gdzie oni siedzą, gdzie tam dyskutują właśnie w tym momencie Gospekt, jak ja nagrywam ten wstępniak, to on w tym momencie rozdaje wszystkim tutaj graczom z serwera po prostu game mody, aby można było używać TNT po to, aby można było wszystko tutaj wysadzić i za chwilę zobaczycie, jak to wygląda. Aha, no i oczywiście zapraszam na naszego Discorda Legendy Stevie'ego, bo dużo się dzieje na naszym Discordzie, także zapraszam, linka będziecie mieli również w opisie. No i już myślę, że w tym momencie możemy przejść do naszej ekipy Discordowej. Wszyscy jesteście teraz na odcinku, także możecie się wszyscy przywitać z odcineczkiem. Jakby z końcem tego, tak, sezonu, dobrze mówię? To jest taki koniec sezonu, tak, Gospekt? No, także koniec sezonu i kolejny sezon będzie startował, a w tym momencie, zaraz chwilę, będziemy wszystko tutaj wysadzać, także będzie się działo. Ale właśnie, bo ja nie wiem, czy ja wam pokazywałem moją działeczkę, to tak przy okazji to pokażę tutaj już z ekipą naszą Discordową. Zobaczcie, tak wygląda moja działka, tutaj chłopaki oczywiście pomagali, nasi widzowie pomagali to wszystko tutaj ogarnąć, te wszystkie bambusy, które nie wiem tak naprawdę po co posadzili. I zobaczcie, mamy tutaj Gospekta, naszego admina serwerowego, który za chwilę da mi TNT, którym będziemy wysadzać to wszystko, co tutaj jest, także myślę, że zacznę od swojej działeczki. Dobra, game moda już mam, także może nawet sam sobie to TNT wezmę, także co, myślę, że możemy... Powiedz mi, Gospekt, jest jakiś plan na kolejny sezon taki konkretny, coś zmiany, czy dalej będą to działki, czy coś, na razie jeszcze nie macie planów, jak to będzie wyglądało? Czy jeszcze cały czas pracujecie? Serwer zostaje z działkami, nie, tylko będzie dużo nowych rzeczy. Aha, czyli słuchajcie, zostaje survival z działkami, będzie dużo nowych rzeczy, także naprawdę będzie się działo. No i myślę, że na moim kanale również będzie się pojawiało więcej odcinków z tej Craft Prady, ponieważ jako ogólnie właśnie, ja się od razu wytłumaczę, dlaczego tych odcinków na moim kanale nie ma. Słuchajcie, ja mam bardzo mało czasu i te odcinki dlatego się tak rzadko pojawiają, a jeden z widzów zrobił mi się bardzo przykro, napisał mi w komentarzu, że ja wbiłem tutaj tylko po to, aby się wypromować, a to nie jest prawda. Nie, od razu mówię, że to nie jest prawda. Także dobra, co, myślę, że możemy przejść do wysadzania mojej działki. Ktoś chce zacząć? Ktoś chętny pierwsze TNT postawić tutaj? W ogóle cała ekipa Discordowa jest tutaj, czy nie? Nie, wszyscy są? Nie do końca, okej, dobra. W każdym razie możecie moją chatę wysadzić, ja na samej górze swoje TNT jeszcze postawię, ewentualnie mam nadzieję, że tutaj żadnych laksów. Ej, to weź mi działeczkę. Dobra, no to już widzę, że szalejecie z tym TNT, no dobra, spoko. No spoko, dobra, to co? Kto podpala? Dajcie mi podpalić chociaż. Dajcie mi podpalić. Gdzie ty? O, stary! Teraz to serwer wywali na mnie. No dobra, może być. Dawaj. No, mi też już za... O nie, kto to zrobił? Kto taki wariat był i to podpalił? Zobaczcie, zobaczcie, tak wyglądała działka Stevie'ego, której w tym momencie nie ma. Ej, ja tu miałem pod ziemią takie skrzynki? Ja nawet nie wiedziałem, że taki tutaj miałem pod ziemią ten. O, zobaczcie, co widzowie zrobili. Ła, już tu nie stawiaj, bo nawet nie widziałem tego jeszcze, co ja tu miałem, stary. O nie! No jeszcze, zobaczcie, jeszcze tutaj stawiają. Tak teraz wygląda działka Stevie'ego. No spoko. Jedna... Jeszcze...
Jedna wielka dziura. Mój domek poleci zaraz. Tak, właśnie, no zaraz, bo to jeszcze nie jest koniec, słuchajcie. Na początku była działka Stevie'ego, a teraz lecimy dalej, także... Co, teraz Gospekt, co? Twoją działkę. Zobaczcie w ogóle, tutaj są wszystkie domki, tutaj wszystkich ludzi z Craft Prady, także co, lecimy po kolei z tymi domkami chyba, nie? Który domek? Który domek kolejny? Mój! Zobaczcie, co tutaj się dzieje, jakby wszystko zamienia się w jedną wielką dziurę, no spoko, a to może ja coś też sobie tutaj gdzieś wysadzę, dlaczego by nie? Zaraz, spawn tu... przechodzimy. O, to dawaj, właśnie, jeszcze spawn trzeba wysadzić, najważniejsze miejsce minecraftowe na tym serwerze, które było do tej pory. Tyle pracy tutaj chopy wsadzili w to, a teraz wszystko będą wysadzać. Ale na pewno zrobią jeszcze lepiej ten serwer, także myślę, że będzie naprawdę spoko. Zobaczcie, kolejny domek kolejnego admina idzie w powietrze, także no spoko. Ja nawet tych domków wszystkich nie widziałem. A, on ma tu flagę, yeah. Ale jeśli graliście na tym serwerze, to na pewno te domki wszystkie sobie zdążyliście zobaczyć i wiecie, jak one wyglądają. No i miejmy nadzieję, że następny sezon, następna edycja będzie jeszcze bardziej kozacka. Okej, także teraz przechodzimy na spawna i idzie wszystko w powietrze, to co się tam znajdowało. Czyli zobaczcie, flagi są usuwane przez Gospekta, wszystko jest usuwane i za chwilę wszystko zostanie wysadzone, także będzie się działo. Zobaczcie, jak to wyglądało wcześniej. Tak, to się prezentowało. Tak jak mówię, chłopaki naprawdę się postarali i dużo pracy w to wszystko włożyli. I zobaczymy, jak będzie wyglądał spawn w nowym sezonie, bo jestem naprawdę mega ciekaw i nie wiem, czy chłopaki to zostawią, co tu było, czy coś pozmieniają. Na pewno dużo nowych rzeczy zobaczymy w kolejnym sezonie. Okej, bo to już się dzieje, tak? Już wysadzamy, czy jeszcze nie? Okej, także był mały reset serwera, musimy chwilkę poczekać, żeby się wszystko ogarnęło tutaj, bo Gospekt mówi, że mają takie zabezpieczenia, które po prostu nie pozwalają wysadzać, tak? Ogólnie... O, byku! O, już. Już wszystko? Dobra, to idziemy. Wybuchamy! Można stawiać TNT. Zobaczcie, co się dzieje na serwerze. Craft Prada wylatuje w powietrze, totalnie. Dosłownie. Postawiłem swoje pierwsze TNT na Craft Pradzie. Pierwsze TNT Stevie'ego na Craft Pradzie. Idę teraz plastikowo, plastikowo, to jest mój cel. Zobaczcie, cały spawn leci w powietrze, nie? Masakra. Dobrze jest. Bardzo dobrze! Bardzo dobrze, pewnie. Co tu tyle potworów? Dobra, lecę. Zobaczcie, ile potworów tutaj. Ja nie mogę. Ło, zobaczcie, co tutaj chłopaki robią. TNT z nieba leci normalnie, nie? Ja wiem, że teraz macie pokaz slajdów. Na odcinku będzie jeden... Leczcie! Jeden wielki pokaz slajdów. Tak? Co jest? Dojeżdżam jakąś willę. Do Stacyjkowa przyleczcie. Do Stacyjkowa. Okej, także możemy wysadzić arenę, która nawet nie wiedziałem, że tutaj jest. Jezus Maria, co tu się dzieje? TV, startuj. Odpalaj to. Mam startować? Dobra, startuję. Także wysadzamy arenę Craft Pradową naszą. No, biczu. Poszło. Idzie. Będzie wybuch. Zobaczcie. Tak jest. I po arenie. Dobra, Gospekt, mamy coś jeszcze, co można tutaj wysadzić? Czy mamy coś jeszcze? Stacyjkowo. Wieżowiec, na który tak długo czekaliśmy, wreszcie można wysadzić. O, ten wieżowiec. Ej, w ogóle, kto ten wieżowiec zbudował? On jest tak kozacki. The Darko. Wow, naprawdę mega mi się podoba. Ej, serio, to jest tak dobrze zrobione. Dobra, także wysadzamy ten wieżowiec, który był tak mega dobrze zrobiony. Także przykro nam bardzo, ale wieżowiec zostanie wysadzony. Ktoś za mnie odpalił. Zobaczcie, zostało odpalone TNT i nasza wieża idzie z dymem, że tak powiem. No to mówię właśnie, okej, czyli kolejny plan jest taki, że wysadzamy na razie balony, później może wysadzimy jeszcze działki, ale ktoś tu chciał na stacyjkowo, kto chciał na stacyjkowo? Gdzie na stacyjkowo? W ogóle warto wspomnieć, że stacyjkowo to jest po prostu zbiorowisko działek. Aha. Mnóstwa działek. Ja się właśnie tak zastanawiałem, mówicie... Ludzi się zintegrowało i obok siebie mają działki wszystko. A, zobaczcie, czyli to jest stacyjkowo, tak? Aha. Można się tepnąć do mnie. Ja gdzieś tutaj jestem i tu już widzę, że coś ktoś wysadził, no spoko. Także zobaczcie, ile tu było mieszkań, ile tu było domów, dużo ludzi tutaj grało, także no...
Zapraszamy, zapraszamy. Bo naprawdę się dzieje, możecie też takie działki mieć swoje. Także spoko. Dobra, mam na celowniku taki domek i ten domek myślę, że można wysadzić. Wygląda naprawdę kozacko, ale no niestety trzeba go wysadzić. Już ktoś tam u góry widzę jest. W ogóle gdzieś tutaj koty, słuchaj, gdzie te koty są? O, zobaczcie, są koty i papugi. Już ich nie ma. Okej. Okay. Jeszcze można ściepać do ochmanki, ochmanka ma jakiś zamek. Tak. O, to jeszcze na odcinku zamek wysadzimy. To jest dobry plan, to jest mega dobry plan. Wysadzanie zamku na odcinku. Wow, zobaczcie jaki zamek. Mega, mega fajny. To jest taki, kurczę, ten zamek z tym. Z polem jakby, nie? Wow. Mega fajnie to wygląda. O, jeszcze statek masz. Tam są statki jeszcze obok. A, tu jest cały zamek, dobra. No widzę właśnie, że statki są, wszystko jest. Także zobaczcie, jacy ludzie są kreatywni na CraftPradzie, naprawdę spoko. I ogólnie, tak jak mówię, przepraszam za ten pokaz slajdów. Wiem, że jest pokaz slajdów, ale niestety nic z tym zrobić nie mogę. No, musicie jakoś to przeboleć. Ale i tak wszystko wysadzamy, także najważniejsze, żebyście widzieli jeden wielki wybuch. Dobra, czy ktoś odpala? Dobra, słuchajcie, TNT zostało odpalone. Ja opaliło się od mechanizmu. Od mechanizmu. No to zobaczcie, co się dzieje. Ale powiem wam, że muszę przyznać, że zamek był naprawdę kozacki. Mega mi się podobał, naprawdę fajny. Ogólnie to wszystko, co tutaj pobudowaliście, było mega fajne, naprawdę. Kreatywnie. Każdy podchodził, widzę, do swojej działki. Fajna sprawa. Jeżeli chcesz zobaczyć chatkę wiedźmy, to możesz wtepnąć do mnie. Chatkę wiedźmy? Bardzo fajna. Ła, dobra, tak. To jeszcze idziemy. Poczekaj, zobaczymy, niech ten zamek wybuchnie i zaraz zaraz pójdziemy jeszcze do chatki wiedźmy, bo też może być mega. Także był statek jeden, już go nie ma. Był statek drugi i też już go, no niestety, nie ma, także... Było i nie ma. Chatki wiedźmy też już nie ma, ktoś już się wziął za nią. Już wysadzili chatkę wiedźmy, no to niestety na odcinku wam chatki wiedźmy nie pokażemy, ponieważ została ona już wysadzona. Tak to jest, jak się Bizon daje właśnie game mody, to zaraz wszystko wysadzają. No, tylko wystarczyło, żeby im dać pozwolenie, nie? Nie wiem, kto tu jest, kogo tu nie ma, w każdym razie słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek wam się spodobał. Ze mną była spora ekipa, wszyscy tutaj wysadzali CraftPradę. No i co, czekamy na kolejny sezon, kolejną edycję. Także co, mamy nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No i co, wyczekujcie kolejnych odcinków z CraftPrady. Także trzymajcie się, hold.